Overwatch był sukcesem nie do zatrzymania. Zafascynował graczy i nie tylko przykuł ich doskonałym gameplayem, ale też barwnym światem oraz niesamowitymi różnorodnymi bohaterami. Nic dziwnego, że pobudziło to też do działania bardziej kreatywną część fanów, owocując licznymi animacjami czy wspaniałymi grafikami. Jednak rządzące internetem prawa są nieubłagane. Musiały powstać też te mroczniejsze, nasycone erotyką twory, a nawet liczne porno. I tylko nie pytajcie mnie skąd wiem. Gdzieś przypadkiem usłyszałem, serio. Ale zupełnie nie spodziewałem się, że ktoś wpadnie na pomysł stworzenia symulatora randkowego bazującego na uniwersum naszej ukochanej gry. Obecnie taki twór mamy jeden, ale podobno za jakiś czas ma pojawić się kolejny. Dobra, nie uprzedzajmy faktów. Przed wami Reload, an Overwatch dating game. Niestety, jeśli liczycie, że będzie to prawdziwa gra randkowa w japońskim stylu, to srogo się rozczarujecie. Jeśli ktoś nigdy nie grał, ten gatunek gier to przede wszystkim tekstowa zabawa ze skromną animacją, w której mamy szansę poznać kilku bohaterów i z wybranymi zbudować jakąś relację, która zazwyczaj nagradzana jest jakimiś obrazkami. Tutaj mamy jedynie tekst. W sumie obstawiam, że całość została stworzona przez 11-letnią dziewczynę, co zdradza cały wydźwięk tej, powiedzmy, produkcji. Nie ma co oceniać grafiki, bo to są kiepsko wycięte kadry z map, na których czasem nawet zaznaczone są punkty do przejęcia. I na tym wszystkim pojawiają się referencyjne obrazki bohaterów. Zupełnie nic więcej. Dochodzi jeszcze jakaś przypadkowa muzyka od czasu do czasu i mniej więcej pasujące kwestie bohaterów. Pozostaje nam jedynie historia. I to jest największy grzech tego czegoś. Rzekoma autorka postanowiła, że wepchnie do gry wszystkie postacie z podstawowej puli, czyli aż 21 bohaterów, i do tego każdy z nich zawiera po dwa możliwe zakończenia, plus jeszcze istnieje dodatkowe, główne zakończenie. Wow, ta gra ma aż 43 zakończenia, no wow! Szkoda, że cała konstrukcja jest totalnie z dupy. Ogólnie wygląda to tak, że mkniemy od postaci do postaci, krótki dialog i na podstawie pierwszej decyzji wybieramy, czy chcemy zostać z tą osobą, czy lecieć do kolejnej. Jak zostaniemy, to w drugim dialogu wybieramy jedną z dwóch zakończeń i tyle. W ten sposób udało mi się przeklikać przez wszystkie endingi bez żadnego problemu. Fabuła jest taka, że jesteśmy nastoletnią graczką o dość złośliwym poczuciu humoru, która niespodziewanie przenosi się do świata swojej ukochanej gry. Pierwsza spotkana postać to żołnierz, a zaraz potem Winston. Co się stanie dalej, to kwestia zupełnie losowa, bo serio, nie da się przewidzieć, które decyzje oznaczają natychmiastowe zakończenia, a które zabierają nas do kolejnych bohaterów. Pierwszy mój kontakt z tym czymś to były chyba 3 minuty, po których moja postać przypadkiem uwiodła Hanzo. Mimo wszystko, w tym chaosie kryje się pewien główny wątek, który zdradza roszczeniowy umysł twórczyni marzącej o masowych shipach i niekończących się orgiach. W tej wersji Overwatcha wszystkie postacie się kochają. Motyw przewodni opowiada o tym, że wdowa ma wyrzuty sumienia, bo służy złu, a smuga planuje jej pomóc wyrwać się ze szponu w szponu. Równocześnie identyczny incydent spotyka żniwiarza, którego wspiera McCree. Powszechna miłość jest tak wszechobecna, że nawet w scenie, gdy wieprz oraz złomiarz zestrzeliwują statek żniwiarza i McCree, wcale nie dochodzi do walki pomiędzy bohaterami. Reaper i Jesse, zamiast sięgnąć po gnaty, proszą Australijczyków o pomoc, a ci godzą się. Noż do cholery! Co to jest za gówno? Czemu tu nie ma żadnych konfliktów? Czemu oni im pomagają? Po co do nich strzelali? No jak? No dlaczego? No aaaa! Autorka gry, niestety lub na szczęście, nie pozwoliła na romans z częścią postaci. W przypadku większości, jedno zakończenie to przyjaźń, a drugie to romans. Na przykład w przypadku Bastiona, możemy do końca życia pomagać mu hodować ogródek. Jest to też jedyny bohater z zakończeniem oznaczającym naszą śmierć. Jeśli źle potraktujemy jego ptaszka, to nas rozstrzela. Więc szanujcie ptaszka Bastiona. Ech, źle to brzmi, masakra. U Torbjorna możemy jeszcze zostać asystentem Krasnala. W przypadku pozostałych postaci nie ma za bardzo przebierania. Bohaterka jest w stanie wyrwać każdego. Od Lucja przez żołnierza po Winstona. Okazuje się, że wzbudzenie miłości w którymkolwiek z nich nie jest zbyt trudne. Małpie mówimy, że ma ładne okulary. Genjiego prosimy o pokazanie kul ruchów ninja. A pozostałym postaciom to nawet nie pamiętam, bo serio jest to tak głupie, że aż nie byłem w stanie utrzymać tego bełkotu w mózgu.
Spodobał mi się tylko motyw, w którym mówimy May, że zrobiło się gorąco, a ta w panice zamraża bohaterkę. W sumie zasłużyła sobie na to, bo protagonistka jest naprawdę irytująca. Gdyby wprowadzono kogoś z taką osobowością do gry, cała społeczność domagałaby się jej usunięcia. Serio. Grę na bank zrobiła jedna osoba, co oznacza, że musiała włożyć ogrom pracy w napisanie i przygotowanie tego wszystkiego. Szkoda, że poświęciła ten czas na takie coś. Nie chcę obrażać rzekomej autorki, bo z pewnością jest jeszcze młoda, a kreatywność trzeba raczej chwalić. Ale podejrzewam, że brak podpisu coś oznacza. Nie grajcie w to. Może, że naprawdę nie macie co robić ze swoim życiem. No to link macie w opisie i zanudźcie się na śmierć. Albo skończcie grać w 30 sekund, bo szanse na to, że wybierając przypadkowe opcje dojdziecie gdziekolwiek dalej niż do czwartego bohatera, wynosi jakieś 6%. Zastanawiam się, czy jest w ogóle możliwość stworzenia symulatora randkowego z Overwatcha. Na pewno trzeba by było ograniczyć liczbę postaci i dać szansę realnego budowania relacji z tymi, które otrzymamy. Osobiście nie kręci mnie ten gatunek, ale tak to bym sobie mniej więcej wyobrażał. Tym bardziej fanów tego typu gierek powinien zainteresować Loverwatch, która ma mieć bardziej interesujące dialogi oraz linię fabularną zawężoną do potencjalnego romansu z Genji, Mei lub Bastionem. Więc dla każdego coś miłego, nawet dla omniseksualnych. Niestety na ten moment o projekcie jest zupełna cisza i możliwe, że jest martwy, ale w opisie macie link do ich strony. Jeśli wam się spodoba, to możecie spróbować dopingować twórców. A tymczasem ja idę pograć w coś normalnego. Czuję się zbrukany. Masakra. Papatki.